24 listopada wspominamy świętego Piotra Bory, biskupa i męczennika. Piotr Rosé Ursule Dumoulin Bory urodził się 20 lutego 1808 roku na terenie środkowej Francji w rodzinie mieszczańskiej. Był szóstym z 12 dzieci. W 1824 roku rozpoczął studia w seminarium duchownym. Równocześnie przygotowywał się do wyjazdu na misję na Dalekim Wschodzie. 21 listopada 1830 roku przyjął święcenie kapłańskie. Dwa lata później, 15 maja 1832 roku, przybył do Wietnamu i tam szybko nauczył się miejscowego języka. Wkrótce rozpoczęło się tam prześladowanie chrześcijan. Jako kapłan Piotr musiał się ukrywać. Pracował w konspiracji, ale mimo trudności założył dwa klasztory, otworzył kilka szkół katolickich, niestrudzenie głosił rekolekcje, spowiadał i udzielał sakramentów. Niestety zdradził go jeden z bliskich współpracowników. Piotr został aresztowany w 1838 roku. Już w więzieniu dowiedział się, że 30 stycznia dwa lata wcześniej został mianowany biskupem w Wietnamie. Piotr Bory 24 listopada 1838 roku został skazany na śmierć, a wyrok poprzez ścięcie wykonano tego samego dnia. Zginął za wiarę w Pana Jezusa w 30 roku życia. Został beatyfikowany 27 maja 1900 roku, a kanonizowany 19 czerwca 1988 roku. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Piotr Biskup aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam miłość.